Pokaż tego szatana. Tadek. To jest Tadek. Cześć, Tadek. I co mam z nim zrobić? No nie wiem, nie chcę pokazać. Pokaż się, widzom, oni cię dawno nie widzieli. No oni cię dawno nie widzieli, przywitaj się. No. Idź ty, szatanie, musimy zaraz skończyć i idziemy jeść. Tak? Nie tak. Dasz otworzyć drzwi po prostu, żeby nie wylecieć na dostawcę nie jedzenia. Da. Już? No już. Mogę iść jeść? Możemy iść już. No, to nara. Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Maria. Dzisiaj towarzyszy mi jednorożec Stefan i jego bardzo rozwalony róg, tylko dlatego, że Tadek wyjadł z niego watę. Co więcej, zapraszam Was dzisiaj do baśniowego studia kanadyjskiego, zresztą do świata kanadyjskiego studia Mainframe Studios i świata Mattel Entertainment, gdyż pogadamy sobie dzisiaj o filmie, który graficznie tragicznie się zestarzał i na wszystkich wstawkach, które będę dzisiaj tutaj wrzucać, jeżeli jakimś cudem mi się uda znaleźć więcej niż to, co znalazłam, i na miniaturce, i w ogóle wszędzie, wygląda to tragicznie i wszyscy są jakieś cecy niewyraźni, powinni wziąć Rutino Storbin. Zapraszam Was do filmu Barbie i Dziadek do Orzechów. Film Barbie Dziadek do Orzechów był pierwszym z całej serii filmów i animacji dotyczących lalki Barbie, która na początku XXI wieku stała się absolutnym fenomenem, jeżeli chodzi o świat zabawek. No i Mattel tutaj postanowił wykorzystać ten fakt i stworzyć całą serię animacji, dzięki których później dziewczynki, takie jak ja, ubrane całe na różowo, postanawiały namawiać swoich rodziców na kupowanie coraz to kolejnych lalek, więc wszystkie urodziny, święta, nie święta, wszystko po prostu kiedy się dało, namawialiśmy naszych rodziców na kupowanie lalek Barbie. Albo prosiliśmy o nie świętego Mikołaja, tak jak w przypadku świąt Bożego Narodzenia. No i potem do tego całe nasze półki były zalane takimi lalkami jak właśnie Klara z Dziadka do Orzechów, Odetta z Jeziora Łabędziego, czy Barbie jako Rożpunka. Film Barbie Dziadek do Orzechów miał swoją premierę w październiku 2001 roku i kilka tygodni później został on wydany na VHS-ach, co jest dość szybko, jeżeli chodzi o wydawanie kaset. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, natomiast wtedy bardzo się pospieszono w takim razie, no i globalnie te kasety zarobiły ponad 150 milionów dolarów. Sam film bazuje na książce E.T.A. Hoffmana z 1816 roku pod tytułem Dziadek do Orzechów i Król Myszy i dodatkowo została wykorzystana muzyka z baletu Czajkowskiego, właśnie Dziadek do Orzechów z 1892 roku. I na wstępie zaznaczę Wam, że bardzo doceniam to, że ta muzyka została w tym filmie wykorzystana i prowadzi nas tak naprawdę przez całą długość tego filmu, dlatego że już twórcy takiego filmu jak Księżniczka Łabędzi, który jakiś czas temu sobie tutaj omawialiśmy, już się o to nie pokusili i kurczę, bardzo mi przykro, że nie wykorzystano muzyki z Jeziora Łabędziego w tym filmie. Nie wiem, czy to była kwestia braku chęci i pomyślenia o tym, czy kwestia tego, że nie dostaną na to zgody. Tutaj też może tak być, ale jeżeli ledwie 7 lat później twórcy Barbie dostali na to zgodę, to czemu 7 lat wcześniej nie można było dostać zgody na wykorzystanie Jeziora Łabędziego? No idea, to już odchodzi troszeczkę od naszego tematu, więc lecimy dalej. Uniwersum tego filmu jest moim skromnym zdaniem dość mocno powiązane z uniwersum Disneya i Wiedźmina, a to dlatego, że mamy tutaj świetnych dubbingowców, którzy występowali między innymi w takich filmach jak Herkules, czy właśnie w grach Wiedźmin. Między innymi Włodzimierz Bednarski, który podkładał tutaj w tym filmie głos pod Króla Myszy. Wcześniej dubbingował takie filmy jak Mała Syrenka pod postacią Trytona, Zeusa w Herkulesie, a do tego w grach Wiedźmin dubbingował Cecila Burdona i Trolla spod Wergen. Jeżeli chodzi o Dziadka do Orzechów, to dubbingował go Jacek Kopczyński, który dubbingował księcia Eryka w Małej Syrence. I tutaj się okaże jeszcze, jakie imię nosi nasz bohater z Dziadka do Orzechów i moim zdaniem to nie jest przypadek. Dodatkowo występował on jako Herkules w Herkulesie i dubbingował Jaskra w grach Wiedźmin. A jeżeli chodzi o Klarę, czyli Barbie, to dubbingowała ją Beata Wyrąbkiewicz, która dubbingowała Calineczkę w filmie Dona Bluffa z 1994 roku. Przypomnijmy sobie zatem, cóż ciekawego działo się w filmie Barbie Dziadek do Orzechów i powiem Wam, że tam są niezłe fikołki logiczne. Ja poprosiłabym kontakt do osoby odpowiedzialnej za to, co tam powstało, bo to... No na trzeźwo to tego nie pisali, to mogę Wam zagwarantować, bo to jest niemożliwe po prostu. Na samym początku filmu poznajemy Barbie. Barbie, która wraz ze swoją młodszą siostrą Shelly ćwiczy balet do występu. Oczywiście jest to Dziadek do Orzechów. No i w pewnym momencie mała Shelly mówi, że no nie za bardzo ogarnia, że jej nie wychodzi. No i wtedy Barbie mówi jej, że powinna znaleźć w sobie odwagę tak jak Klara. No i Barbie, dopytywana przez Shelly, o co chodzi, jaka znowu Klara, no to zaczyna opowiadać historię właśnie naszej bohaterki, czyli Klary,
która mieszkała ze swoim bratem Tomciem u dziadka i pewnego Bożego Narodzenia zaczęły się dziać tam bardzo dziwne rzeczy. Do rodziny przyjeżdża z okazji właśnie świąt Bożego Narodzenia ciotka Elżbieta, która podarowuje Klarze dziadka do orzechów, twierdząc przy tym, że w środku tak naprawdę drzemie serce księcia. Tomcio, czyli właśnie brat Klary, słysząc te dyrdy mały, po tym jak dostał też zresztą do swojej kolekcji kolejne żołnierzyki od ciotki, stwierdza, że w takim razie dziadek do orzechów, mimo że jest szpetny, to jako książę może z powodzeniem dowodzić jego armią. No i dochodzi między nim a Klarą do szarpaniny, podczas której Tomcio wyrywa trochę, no uszkadza rękę dziadka do orzechów, no i Klarze jest bardzo smutno, ale jest sprytna, dzielna, niedzielna Klara, która no, robi opatrunek temu, tej zabawce, co jest trochę dziwne, ale robi właśnie ten opatrunek, a niedługo potem zasypia z dziadkiem do orzechów na kanapie. W pewnym momencie Klara budzi się i ku swojemu zdziwieniu widzi, jak jej zabawka, dziadek do orzechów, żyje i walczy z królem myszy i armią króla myszy, która z jakiegoś powodu wdarła się do jej domu, znaczy z jakiegoś powodu, no z powodu tego, że król myszy chce uśmiercić dziadka do orzechów. No i dochodzi do konfrontacji między dziadkiem do orzechów i królem myszy, który próbuje dziadka do orzechów przerobić na wióry, na drewno, na opał. Nasza Klara postanawia pomóc dziadkowi do orzechów i chce rzucić wazonem w króla myszy, natomiast nie udaje jej się to z tej prostej przyczyny, że król myszy wyposażony jest w magiczną laseczkę, niczym Jafar z Alladyna, i zmniejsza ją do rozmiarów jeża. A potem ucieka. No także super. W ogóle jest to dla mnie fascynujące, że armia króla myszy nie jest w stanie poradzić sobie z zmniejszoną dziewczynką oraz drewnianym dziadkiem do orzechów. Jest to dość podejrzane, ale już pomijmy te kwestie. A nie, czekajcie, jeszcze w międzyczasie coś się wydarzyło. W międzyczasie, jeszcze zanim się armia króla myszy wycofała, to doszło do sytuacji, że zmniejszona Klara wisiała sobie na jakichś ozdobach na kominku i próbowała pomóc dziadkowi do orzechów, zanim ten został zamordowany przez króla myszy. I rzuciła w tego króla myszy kapciem. Tak po prostu, tak się rozbujała i zrzuciła kapeć mu na głowę. No i wtedy ten król myszy sobie zlętlał. I wtedy jego armia go zgarnęła i się wycofali. Genialne. Dziadek do orzechów postanawia wrócić do swojego domu i dziękuje Klarze za pomoc oraz za opatrzenie jego złamanego ramienia. Na tyle, na ile drewniana zabawka może mieć złamane ramię. Natomiast Klara nie chce pozwolić mu odejść, dopóki ten nie przywróci jej poprzednich rozmiarów. No to jest dość oczywiste, że ona nie może zostać taka malutka, przecież zaraz by ktoś ją rozdeptał, to jest w ogóle bez sensu. No ale oczywiście dziadek do orzechów nie ma takiej mocy sprawczej i stwierdza, że tylko cukrowa księżniczka może odczynić czar rzucony przez króla myszy. Jest to zdecydowanie jedno z tych zdań, których nie spodziewałam się wypowiedzieć w swoim życiu. Dziadek do orzechów jednak przyznaje też Klarze, że sam jest zaczarowany przez króla myszy i sam musi ruszyć na poszukiwania cukrowej księżniczki, aby ta przywróciła mu jego poprzedni wygląd, bo ten obecny mu się średnio podoba. Natomiast Klara no, nie jest przekonana do całej tej podróży, ale z zegara zlatuje taka sobie sówka, która zdobiła ten zegar i oznajmia im, że sposobem na odnalezienie cukrowej księżniczki, a właściwie miejscem, gdzie powinni jej szukać, jest wyspa na Morzu Sztormów. No Klara nadal jest nieprzekonana do całej tej podróży, zwłaszcza, że nie wie, jak miałaby w takim razie z tej magicznej krainy do domu wrócić. No tutaj nasza sowa ją od razu uspokaja, daje jej w prezencie taki medalion, który jak otworzy, to będzie mogła wtedy wrócić do domu, już jak znajdzie tą cukrową księżniczkę i dostanie z powrotem swój normalny wzrost. No więc ruszają ci nasi bohaterowie w tę swoją podróż i my będziemy im razem ze Stefanem w tej podróży towarzyszyć. No i na początek trafiają oni do takiej lodowej jaskini, w której spotykają takie czarodziejskie śnieżki, czyli lodowe wróżki w stylu dzwoneczka z Piotrusia Pana. No i dziadek do orzechów próbuje rozwalać tam te lodowe ściany i rzuca tekstami w stylu, że ściany są twarde jak lód. Nie wiem, co ty na to, Stefan, ale ja uważam, że to jest głupie i nie wiem, czego się spodziewał dziadek do orzechów, będąc w lodowej jaskini. Że ściany będą z pierniczków do jasnej anielki, no jakby... No trochę logiki w tym. Odrobinkę, proszę. Potem dostajemy długi, ale za to bardzo ładny fragment o tym, jak nasze lodowe wróżki tańczą sobie
w rytm muzyki z baletu Czajkowskiego i ja to naprawdę doceniam, przecież to jest takie piękne, no naprawdę, no ludzie. Na sam koniec tego tańca nasze lodowe wróżki rozwalają ścianę, dzięki czemu Dziadek do Orzechów oraz Klara mogą wyjść z tej całej jaskini. I co ciekawe, na sam koniec, jeszcze jak Klara sobie wychodzi z tej jaskini, my widzimy, że ona zostawia ze sobą ślady, z których wyrastają kwiaty. To jest taka pierwsza wskazówka, że coś tu magicznego się będzie działo. No i my wtedy też jako widzowie dowiadujemy się, dzięki Dziadkowi do Orzechów, że trafiliśmy do Partenii. Cokolwiek to znaczy. I bardzo bym chciała docenić to, jak ładne są krajobrazy w tej animacji. Naprawdę bardzo mi się to podobało. Nie jest to... To jest chyba jednak jedyny plus tej animacji. Okej, nieważne. Lecimy dalej. Dziadek do Orzechów w końcu też zdradza naszej Klarze, że król myszy chciałby bardzo zniszczyć Partenię razem z jej niebieskim niebem, drzewami pachnącymi miętą i śniegiem, który nie jest zimny. Bardzo dziwna sprawa. Wyruszają oni w końcu w drogę i rozmawiają sobie trochę o tej cukrowej księżniczce, jednak są podsłuchiwani oni przez nietoperza, który jest przydupasem króla myszy i ten leci pędzi na skargę do króla. No i jak się domyślacie, nie kończy się to zbyt dobrze, dlatego że król myszy wpada w furię, nie rozumie za bardzo, o co chodzi, dlatego że nigdy w życiu nie słyszał o cukrowej księżniczce, więc rozkazuje swoim przydupasom szukać informacji w archiwalnych księgach, czy w ogóle, żeby znaleźli mu księgi, żeby mógł poszukać informacji i jednocześnie wysyła armię, żeby zamknęli w końcu Dziadka do Orzechów i jego towarzyszkę w jakiejś celi, no bo ile można, no przecież w końcu trzeba to załatwić. Tymczasem nasi bohaterowie docierają do zniszczonej przez armię króla myszy piernikowej wioski. Spotykają tam dzieciaki, które zamieszkiwały wcześniej tę wioskę i zaczynają dowiadywać się, co tam się w ogóle wydarzyło. I dowiadomują się przy tym, że dzieci mają bardzo mocne poglądy polityczne, dlatego że dowiadujemy się od nich oraz od samego Dziadka do Orzechów, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, z jakichś niewyjaśnionych dla nas jeszcze powodów. Dowiadujemy się, że król myszy w ogóle został królem, dlatego że książę Eryk, czyli syn króla Partenii, no nie nadawał się totalnie do rządzenia krajem i był w ogóle strasznym lekkoduchem i że lepiej w ogóle wszystkim jest bez niego i tak dobrze, jest już nawet lepiej z tym królem myszy niż jakby było z tym wariatem, księciem Erykiem. Bardzo mocny statement jak na ten wiek, moje drogie dzieciaczki, ale okej. Okay. Ale jak to się stało w ogóle, że król myszy został królem? Otóż właśnie przez to, że książę Eryk nie nadawał się totalnie do rządzenia, to król Partenii ustąpił z tronu i mianował jego nowym królem swojego doradcę, czyli właśnie mysz. No i ta mysz nam się strasznie tutaj rozbestwiła i ostatecznie chce w ogóle zniszczyć to królestwo, więc... No słabo trochę, słabo trochę. W każdym razie książę Eryk, żeby móc znowu rządzić, żeby w ogóle zacząć rządzić, musi udowodnić teraz mieszkańcom Partenii, że jest w ogóle godzien tego, żeby zasiąść na tronie. A to nie będzie wcale takie proste, gdyż nikt go tam nie lubi, nikt go tam w ogóle nie szanuje. Co ciekawe, właśnie tak jak mówię, najwięcej do powiedzenia na temat księcia Eryka ma Dziadek do Orzechów, więc możecie zacząć łączyć ze sobą pewne kropeczki. Klara i Dziadek do Orzechów postanawiają zabrać te marudne smarki ze sobą, już naprawdę nie wiem po co, i po drodze natykają się oczywiście na armię króla myszy, no i to jest bardzo niedobrze, że oni się natykają na tę armię króla myszy, no bo ta armia króla myszy zaczyna ich gonić. Jednak w ostatniej chwili ratują ich mieszkańcy piernikowej wioski, którzy wciągają ich do domku na drzewie i armia króla myszy apparently nie umie spojrzeć do góry, żeby zobaczyć, co się dzieje na drzewie, więc biegną dalej przed siebie. Ale może to i lepiej, nieważne. W każdym razie zostali oni uratowani, nasi tutaj bohaterowie, czyli Klara oraz Dziadek do Orzechów, ale jednocześnie mieszkańcy piernikowej wioski siedzący na tym drzewie uznają ich za szpiegów króla myszy. No oni oczywiście zaprzeczają i zaczynają opowiadać o tym, że szukają cukrowej księżniczki. No tutaj się zaczyna jazda. Tak sobie gadają i zaczyna nasz Dziadek do Orzechów mówić o tym, że usłyszał swego czasu o cukrowej księżniczce od księcia Eryka. No i tutaj uruchamia się nasz jeden z nowych towarzyszy, major Miętówka, stwierdzając, że lepiej jest im bez tego księcia Eryka, dlatego że to był leniuszek i w ogóle najgorszy jakiś gówniarz młokos, co się do niczego nie nadawał. No i tak po prawdzie to on trochę racji ma. Kapitan Cukierek jednak zaczyna bronić księcia Eryka, mówiąc, że był jego przyjacielem i nie pozwoli w ogóle obrażać tego księcia Eryka. I co więcej, zdradza majorowi Miętówce, a tym samym nam, że sam kiedyś słyszał na własne uszy o tym, jak król Partenii, czyli właśnie ojciec księcia Eryka, opowiada mu o cukrowej księżniczce, więc to musi być wszystko prawdą.
I że w ogóle stwierdza, że oni muszą się dołączyć do Dziadka do Orzechów i do Klary, żeby odnaleźć tę cukrową księżniczkę, bo wtedy też będą mogli pokonać właśnie króla myszy i zaprowadzić wreszcie porządek w tym cholernym kraju, w którym nic nie funkcjonuje tak, jak powinno właśnie przez tego szczura głupiego. A potem Dziadek do Orzechów mówi temu kapitanowi Cukierkowi, że książę Eryk został zniszczony przez króla myszy, dając mu w ten sposób do zrozumienia, że no raczej nieprędko, jeśli w ogóle spotka się ze swoim przyjacielem. Tymczasem król myszy siedzi sobie w zamku i zaczyna opierdzielać swoich żołnierzy, gdyż ci nie dość, że nie złapali Dziadka do Orzechów, to jeszcze zamiast szukać go dalej, to wrócili do zamku tylko po to, żeby poinformować króla myszy o tym, że go nie złapali. Nie ukrywam, też bym się troszeczkę zdenerwowała, gdyby moja armia w ten sposób funkcjonowała. W każdym razie wkurzył się na nich do tego stopnia, że zamienił ich w podpórki do książek. Po czym zaczął grzebać w jednej z ksiąg z archiwum, które zostały mu przyniesione i znajduje tam bardzo, bardzo ciekawą informację na temat cukrowej księżniczki, a mianowicie znajduje opis składający się z trzech słów. I brzmiał on w ten sposób. Cukrowa księżniczka. Miła, zdolna i odważna. I to wszystko. Panie kronikarzu, nie wiem, za co panu płacili, ale spartaczył pan robotę. No wysilił się pan, naprawdę. Gratulacje. Król myszy jest podobnie jak ja zachwycony informacjami przekazanymi przez kronikarza w archiwalnych księgach i jest na tyle wkurzony, że postanawia przerobić jedną z kolumn pałacowych na kamiennego potwora, na kamiennego olbrzyma, którego jedynym zadaniem będzie przerobić Dziadka do Orzechów na wiór. Tymczasem w Partenii zapada noc i Klara razem z Dziadkiem do Orzechów urządzają sobie nocne pogaduchy, podczas których Klara oznajmia Dziadkowi do Orzechów, iż zna jego prawdziwą tożsamość. Nie domyśliliście się na pewno, o co chodzi, no to ja wam powiem. Otóż okazuje się, że książę Eryk i Dziadek do Orzechów to ta sama osoba. Wpadlibyście na to? Ja nigdy w życiu. To było nie do odgadnięcia. W każdym razie, Dziadek do Orzechów, wel książę Eryk, stwierdza, że jest niegodzien, aby rządzić krajem i że dobrze się w sumie stało, a tak w ogóle to on dopiero będzie mógł udowodnić swoją wartość, jak znajdzie tą całą cukrową księżniczkę, poganają mysiego króla i bla, bla, bla. Następnego dnia nasi bohaterowie w składzie Major Miętówka, Kapitan Cukierek, Klara oraz Dziadek do Orzechów wyruszają w końcu w tę podróż, w tę ekspedycję całą, którą sobie tutaj zarządzili. Wszystko oczywiście pod dowództwem Majora Miętówki, inaczej być nie mogło. No i już w drugiej minucie całej tej ekspedycji Major Miętówka udowadnia, jakim jest bucem. Kapitan Cukierek prawie spada z mostu i gubi przy tym wszystkie zapasy, które miał w plecaku, a Dziadek do Orzechów musi go ratować, robiąc jakby linę ze swoich rąk, w sensie odrywa sobie jedno ramię, wsadza sobie je w drugie ramię i taki sobie zrobił sznurek z rąk i mu podaje, żeby go uratować. How cute. Droga na ten moment nie jest jakaś szczególnie ciężka, no i nasi bohaterowie docierają w końcu do portu. Do portu, w którym się rozdzielają. I teraz tak, Kapitan Cukierek i Major Miętówka ogarniają łódź do drogi przez Morze Sztormów, natomiast Dziadek do Orzechów, wel, książę Eryk, i Klara zostają wysłani na ogarnięcie zapasów na drogę, skoro Kapitan Cukierek zdążył już zgubić jeden plecak, znaczy prawie zabijając się przy tym, ale to nieważne. Dziadek do Orzechów, wel, książę Eryk, zamiast pokazywać Klarze, gdzie można znaleźć jakieś zapasy, to pokazuje jakąś jaskinię pod kamieniem, która skrywa w sobie wróżki wiosenne, takie coś w stylu właśnie tych wróżek na początku, co były takie lodowe, tylko teraz takie wiosenne. No i znowu jest to coś w stylu dzwoneczka z Piotrusia Pana, tylko trochę takie milsze jednak są i nie próbują nikogo zamordować. Bardzo na plus. W każdym razie zaczynają one tańczyć w powietrzu, w rytm muzyki Czajkowskiego i wszystko jest pięknie i w ogóle sprawia to, że rośnie trawa. Zupełnie tak jak wtedy, kiedy Klara, wychodząc z tej lodowej jaskini, zostawiała za sobą trawiaste ślady. Wow! Pamiętacie jeszcze w ogóle o tym? Nie, dlatego że to nie ma w sumie żadnego znaczenia. Znaczy, potem będzie się okazywać, że ma jednak to znaczenie, ale nieważne. W ogóle dzięki tej magii tych wróżek wiosennych, czy jakkolwiek ich tam nie nazwiemy, no to na drzewach zaczynają rosnąć jabłka, więc można zebrać zapasy na podróż, więc wszystko jest super pięknie. Wszystko coraz bardziej kolorowe się wydaje. Boże, jakie to cudowne. No, ale wtedy, kiedy już nasz Dziadek do Orzechów razem z Klarą też prawie zaczynał tańczyć razem z wróżkami, no to pojawia się skalny potwór króla myszy. Boże, i co robić? Patrzcie, jak się Stefan trzęsie z tego wszystkiego. Nie martw się, Stefan, obronię cię. W każdym razie, Dziadek do Orzechów i Klara zaczynają uciekać,
I jako pierwsza do portu dociera Klara. Klara, która tam się drze, że Boże, straszne, że w ogóle najgorzej. No to major Miętówka znowu pokazuje, jakim jest bucem i mówi, że Klara na pewno zobaczyła jakiegoś pająka czy innego węża i dlatego tak się drze. Nie żeby coś, ale ja bym ją zrozumiała, ja też się boję pająków, nie lubię pająków. Pająki są fuzia blesia. Zaraz potem zza horyzontu wyłania się ten cały skalny potwór. No i nasz major Miętówka, jak się domyślacie, nie jest już wcale takim kozakiem, hojrakiem i też sam ma zaraz pełne gacie ze strachu. Nagle pojawiają się znikąd lodowe wróżki, które zamrażają w ogóle to morze sztormów i nie wiadomo skąd, znikąd chyba, wzięły sobie, zrespiły konia z całym powozem, do którego nasi bohaterowie wsiadają i zaczynają uciekać przez to morze, a same wróżki zaczynają walczyć z tym skalnym potworem. No ale nasz skalny potwór no, nie jest miękkim jakimś frajerem, tylko jest tutaj no, skalnym potworem. I nie boi się wróżek i pokonuje je bardzo szybko i zaczyna gonić naszą ekipę Freeza, znaczy się Dziadka do Orzechów. Gdy skalny potwór już prawie dogania naszych bohaterów, to Dziadek do Orzechów postanawia zgrywać tutaj super kozaka Herosa, zeskakuje z tego pojazdu i chyba wbija tam miecz w ten lód, coś tam majzdrzy. W każdym razie chodzi o to, że potem jak ten skalny potwór idzie, no to pod wpływem ciężaru, to ten lód się załamuje pod nim, no i ta skała się topi. Wow, prawa fizyki, takie fajne. Nasz tutaj bohater dociera do swojego powozu, no i wszyscy mogą spokojnie sobie odjechać, a my przeżyliśmy tutaj prawdziwe chwile grozy. I mówię chwile grozy nie bez powodu, bo to nie jest kwestia tego powiedzenia, tylko no to trwało dosłownie 2 minuty. Cała ta scena, serio. A po kolejnych 2 minutach nasi bohaterowie docierają na wyspę już Cukrowej Księżniczki i powiecie, Maria, coś za szybko docieramy na wyspę Cukrowej Księżniczki. No i macie rację, za szybko docieramy na wyspę Cukrowej Księżniczki, dlatego że to wszystko to jest pułapka. Na tej wyspie król myszy był już wcześniej ze swoją armią i dostawili pułapki, o czym my nie wiedzieliśmy, no ale dowiadujemy się w tym momencie, że to wszystko to jest pułapka. I major Miętówka, kapitan Cukierek oraz Dziadek do Orzechów są na tyle głupi, że się nabierają na to, a Klara jeszcze mając resztki szarych komórek z jakiegoś powodu udaje jej się nie wpakować w te tarapaty, no a nietoperze właśnie pod dowództwem tego głównego tam nietoperza zabierają te klatki i ruszają z nimi do zamku Mysiego Króla. A nasza Klara zostaje sama na tej wyspie, no i co robić? No oczywiście po jakichś 10 sekundach wróżki pomagają jej się wydostać z tej wyspy i zabierają ją do pałacu Mysiego Króla, a same lecą zbuntować trochę pozostałych mieszkańców Partenii przeciwko Mysiemu Królowi Frajerowi. Klara w tym czasie dociera do pałacowych lochów i tam znajduje 2 myszy, które pilnują jednej z cel i straszy ich, że są potrzebni na dziedzińcu królowi. W przeciwnym razie, jeżeli tam nie przyjdą, to zostaną zamienieni w muchy. Myszy bez chwili zawahania lecą po prostu tam na miejsce, bo nie chcą zostać zamienieni w muchy i też bym nie chciała zostać zamieniona w muchę na ich miejscu, ale jestem zdziwiona, że żadna z tych myszy nawet nie zakwestionowała tego, że przed nimi stoi przecież dziewczynka, która jest tą, która powinna siedzieć w celi. Przecież... Dobra, ja za dużo tego analizuję. W każdym razie myszy spierdzielają na dziedziniec, a Klara dostaje się bez problemu do celi. Jednak okazuje się, że cela jest pusta. No ale Klara jest na tyle sprytna i inteligentna, bo jako jedyna ma jeszcze tam jakiekolwiek szare komórki i stwierdza, że bez sensu jest przecież stawiać straż pod pustą celą. No i zaczyna chodzić po tej celi, aż w końcu natyka się na taką niewidzialną, szklaną, jakby trochę ścianę, nie wiem do końca jak to nazwać. No i okazuje się, że Dziadek do Orzechów, major Miętówka oraz kapitan Cukierek są zamknięci za tą ścianą w tej celi. No i oni mogą ją słyszeć i widzieć, ale ona ich nie widzi i nie słyszy. No ale ona się właśnie orientuje, że coś jest nie tak, że tam coś musi być za tą ścianą, więc rozwala ją, no i okazuje się, że tam właśnie byli zamknięci jej nowi przyjaciele. No i wszystko jest super fajnie. I oni ruszają na dziedziniec, żeby stoczyć ostateczną walkę z królem myszy, bez względu na to, czy jest z nimi Cukrowa Księżniczka, czy nie. Król myszy na dziedzińcu rozpalił już gigantyczne ognisko, no i zaczyna się bitwa między królem właśnie myszy, a Dziadkiem do
orzechów. Król myszy w ogóle zamienia wszystkich ludzi, którzy tam są, w posągi. Potem samego siebie powiększa za pomocą tej swojej magicznej laseczki. No i przez te 1,5 minuty zdążył już prawie pokonać dziadka do orzechów, który już przy tym prawie wpadł do tego gigantycznego ogniska. No i próbuje on zmniejszyć już i tak malusieńką Klarę do jeszcze mniejszych rozmiarów. Natomiast mu się to nie udaje, gdyż ostatkiem sił dziadek do orzechów odbija mieczem to zaklęcie, więc Król myszy zmniejsza jakby samego siebie, a potem ucieka do ścieków. Ale dzięki temu poświęceniu i miłości Klary nasz dziadek do orzechów przybiera swoją prawdziwą postać, czyli zmienia się w księcia Eryka, więc wszystko jest po prostu fantastycznie. No szok, kto by się w ogóle spodziewał, że dziadek do orzechów jest księciem Erykiem. No ale my już doszliśmy do tego bardzo dawno razem z Klarą, natomiast dla całej reszty to był szok. No ale to nie wszystko, bo tak, okazuje się, widzicie bowiem, że Klara tak naprawdę była cukrową księżniczką i ona była z nim przez cały czas, dlatego udało się pokonać tego mysiego króla i wszystko nagle, dzięki temu, że ona staje się tą cukrową księżniczką, to nagle wszystko staje się różowe, piękne, cudowne, ona zdejmuje wszystkie złe zaklęcia rzucone przez króla myszy, wszyscy nagle uwielbiają w ogóle tego księcia Eryka, zaczynają tańczyć, no i bardzo podoba mi się w ogóle w tym filmie to, że zostały wykorzystane normalnie sekwencje baletowe, tak jak powinno być normalnie w tym balecie Czajkowskiego, więc dobra dbałość o szczegóły, jak na ten film, nie spodziewałam się czegoś takiego, naprawdę piątka z plusem akurat pod tym kątem, no i właśnie dochodzi do tego najpiękniejszego tańca cukrowej księżniczki wel Klary z dziadkiem do orzechów wel księciem Erykiem. Nasz książę Eryk zostaje królem, zostaje królem Partenii i proponuje Klarze, żeby została jego królową. Boże, jakie to romantyczne. W każdym razie nasza Klara zgadza się na to i jako cukrowa księżniczka postanawia zostać w Partenii, gdyż czuje, że tam właśnie jest jej dom. Jednak wtedy też nagle znikąd pojawia się znowu król myszy, który leci na swoim nietoperzu i zrywa Klarze wisiorek, dzięki któremu mogłaby wrócić do domu, gdyby tylko tego chciała. No i otwiera ten wisiorek, licząc pewnie na to, że sam będzie mógł przenieść się do tego prawdziwego świata. Natomiast dzieci nokautują go śnieżkami i nic z tego planu nie wychodzi. Natomiast nasza Klara zaczyna znikać z Partenii. No i nasz książę Eryk jest rozpaczony, gdyż jeszcze nie zdążył jej powiedzieć, że ją kocha. Boże, to straszne. No i och, ach, wszystko w ogóle najgorzej. No i nasza Klara nagle budzi się na kanapie w domu swojego dziadka. Zaczyna opowiadać właśnie swojemu bratu oraz dziadkowi, co jej się przydarzyło. Natomiast dziadek stwierdza, że ma ona strasznie bujną wyobraźnię, że to był na pewno sen i że ona opowiada jeszcze większe bajki niż jej ciotka Elżbieta. A skoro już o ciotce Elżbiecie mowa, no to ciotka nagle nam się pojawia właśnie w tym pokoju i przyprowadza syna swojego przyjaciela, czyli No, pojawia się książę Eryk, no ale nie jest powiedziane, że jest księciem, tylko po prostu, że to jest Eryk. No i o matko, młodzi nam tutaj po prostu tą miłością kierowani zaczynają tam sobie gadać. Książę Eryk, czy tutaj po prostu Eryk, oddaje Klarze wisiorek, który zabrał król myszy. No i zaczynają oni sobie tańczyć i wszystko jest tak pięknie i romantycznie i zostają oni tam zostawieni sami sobie i wszystko dobrze się kończy. Tymczasem właśnie Barbie przestaje, już kończy opowiadać tą historię swojej siostrze Shelly i wracają one do treningów baletowych. No i naszej Shelly w końcu udaje się bezbłędnie zatańczyć całą sekwencję, więc Barbie jest z niej bardzo, bardzo dumna i mówiła, że na pewno sobie da radę, że ona wiedziała o tym od samego początku. No i tutaj kończy nam się film. A co właściwie wspólnego ma ten film z oryginalną historią i jak ma się w ogóle do oryginalnej historii przedstawionej przez E.T.A. Hoffmana w Dziadku do orzechów i Królu myszy? No zaraz się o tym przekonamy. Jak już Wam wspominałam, animacja Barbie w Dziadku do orzechów była inspirowana opowieścią dla dzieci autorstwa Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana, niemieckiego poety oraz pisarza epoki romantyzmu. Dodatkowo pan Hoffman był krytykiem muzycznym, kompozytorem, prawnikiem, rysownikiem oraz karykaturzystą. Żeby było jeszcze ciekawiej, jego twórczość uznaje się za takie prekursorstwo weird fiction, czyli fantastyki grozy. A fantastyka grozy to już są tacy autorzy jak Edgar Allan Poe czy Howard Phillips Lovecraft, którzy podobno inspirowali się właśnie twórczością Hoffmana.
Dziadek do orzechów i Król myszy został po raz pierwszy wydany w Berlinie w 1816 roku, a później został przełożony na język francuski przez Aleksandra Dumas. Francuskojęzyczna wersja zainspirowała bardzo Piotra Czajkowskiego i później powstał właśnie balet Dziadek do orzechów w 1892 roku wraz z librettem Mariusza Petipa. Tytuł w ogóle w pierwszym polskim przekładzie brzmiał Historia Dziadka do orzechów. No i bazował właśnie na tym tłumaczeniu Aleksandra Dumas, który przetłumaczył ten tytuł jako Histoire d'un casse-noisette, z tego co znalazłam. Natomiast teraz już rzeczywiście ten tytuł jest bardziej oddany pierwowzorowi, bo we francuskiej wersji brzmi on już rzeczywiście casse-noisette et le roi de souris, czyli właśnie Dziadek do orzechów i Król myszy. No ale ja jakby nie byłabym sobą, gdybym była inna i gdybym nie sprawdzała ciekawostek językowych. No bo rzeczywiście byłam ciekawa, czy to prawda, że Aleksandra Dumas przetłumaczył to jako Histoire d'un casse-noisette, czyli Historia Dziadka do orzechów. Czy to była trochę samowolka tłumacza języka polskiego? No i okazuje się, że to nie była żadna samowolka, tylko rzeczywiście Aleksandra Dumas przetłumaczył to jako Histoire d'un casse-noisette. No i to był jeden z tytułów, pod którym przez dłuższy czas po francusku ta książka funkcjonowała. No ale teraz już funkcjonuje, jak Bóg przekazał, jako Dziadek do orzechów i Król myszy. Ogólny zamysł historii oraz te najważniejsze punkty, czyli przywrócenie Dziadkowi do orzechów prawdziwej formy oraz pokonanie Króla myszy, zostały tutaj jak najbardziej zachowane. Jednak cała reszta jest w sumie taką samowolką ze strony animatorów, jak to często zresztą bywa, więc tych różnic jest całkiem sporo, ale nie będę Wam streszczać całej książki, tylko zaczniemy sobie gdzieś tam wymieniać te najważniejsze różnice. Będę musiała tylko przytoczyć historię, którą opowiada ojciec chrzestny Klary jej podczas jej choroby, żeby to tutaj nabrało troszeczkę sensu, no bo bez tego troszeczkę możemy się zagubić, więc to jest jedyna rzecz, którą przytoczę Wam w całości. Natomiast całą resztę będziemy sobie wymieniać punktami, bo będzie dużo, dużo szybciej. Według animacji Barbie, czy raczej Klara, jest już w takim wieku nastoletnim, nie jest to opowiedziane w żadnym momencie, ale tak na oko może mieć co z 15 lat, coś koło tego. Natomiast książkowa Klara ma lat 7, więc to trochę tak jakby twórcy animacji dali... No, raczej książkowa Klara jest bardziej w wieku siostry Barbie niż samej Barbie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale no chodzi o to, że tam różnice wiekowe są dość spore między książkową Klarą, a tą Klarą, którą znamy z animacji. Brat Klary nie ma wcale na imię Tomek, to nie jest żaden Tomek, tylko to jest po prostu Fred. Tak, nasz Tomek nie jest Tomkiem, tylko jest Fredem, natomiast sama Klara w ogóle w oryginale, w niemieckiej wersji nie ma na imię Klara, tylko Marie, więc nie wiem, kto wymyślił, żeby nazwać ją nagle Klarą. Nie wiem, w którym momencie to się zadziało, nie sprawdziłam tego, a teraz będziemy to zastanawiać. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to nasza dwójka rodzeństwa, czyli właśnie Fred i Klara, mają jeszcze starszą siostrę o imieniu Ludwika, ale ona w sumie nie ma jakiegoś większego znaczenia do tej fabuły, ale stwierdziłam, że Wam powiem o tym. W animacji Klara oraz Tomek nie czekają szczególnie na jakieś prezenty pod choinkę z okazji Bożego Narodzenia, mieszkają z naburmuszonym dziadkiem i dostają właśnie pojedyncze prezenty od ciotki Elżbiety. Natomiast w książce rodzice dzieci żyją i mają się całkiem dobrze. W dodatku dzieciaki bardzo czekają na prezenty bożonarodzeniowe, a najbardziej czekają na prezenty od sędziego Drosselmayera, który jest ich ojcem chrzestnym, a do tego jest zegarmistrzem i wynalazcą i to on przygotował właśnie dla Klary Dziadka do orzechów. W ogóle nie powinnam Wam mówić, że sędzia Drosselmayer, czyli ojciec chrzestny dzieciaków, przygotował specjalnie Dziadka do orzechów dla Klary, dlatego że jest to niezgodne z prawdą. Dlatego, że dzieciaki znajdują tego Dziadka do orzechów już jako ostatni prezent pod choinką. No i nikt go właściwie za bardzo nie chce, dlatego że stwierdzają, że on jest brzydki. Ale właśnie nasza Klara tutaj mówi, że ona bardzo by chciała jednak tę zabawkę, dlatego że w jakiś sposób on do niej przemawia. Natomiast w animacji właśnie Dziadek do orzechów był tym specjalnym podarunkiem dla Klary od jej ciotki Elżbiety. Historie przedstawione w książce związane z Dziadkiem do orzechów i Królem myszy to nie jest jakaś jednorazowa akcja, tylko to jest coś na kształt snów, które ma Klara, ale nie do końca jest to powiedziane, czy to jest sen, czy to się dzieje naprawdę. Ona za każdym razem budzi się w swoim łóżku, natomiast to wszystko wygląda tak, jakby ona to wszystko widziała naprawdę, jakby to wszystko miało rzeczywiście miejsce. No i to, co tam się dzieje pod koniec, rzeczywiście gdzieś tam potwierdza to, że te wydarzenia miały w rzeczywistości miejsce. Natomiast w animacji to jest przedstawione bardziej tak, że to się dzieje
z perspektywy ludzi w ciągu jednej nocy, ale z perspektywy Klary, która jest tam w tym królestwie tego księcia Eryka, jest to rozciągnięte na kilka dni. Natomiast właśnie z tej perspektywy rzeczywistości jest to jeden dzień. No i tutaj właśnie podobnie, w książce jest to kwestia kilku dni, a nie jest to jednorazowa akcja. Książkowy Mysi Król miał 7 głów i w dodatku na początku nie był on żadnym królem, tylko był po prostu synem królowej mysi baby. Ja uwielbiam to słowo. I on zaczął zarządzać tymi myszami dopiero po pewnej sytuacji, która miała miejsce, ale to się dowiecie później. W każdym razie tak, miał on 7 głów. Nie mam pojęcia, skąd pomysł, żeby mysz miała 7 głów. Dziadek do orzechów nie walczył w ogóle z mysim królem sam, czy tylko z pomocą 2 czy 3 przyjaciół, a dowodził wszystkimi zabawkami, które były zamknięte w gablocie, która stała w pokoju dziennym, w którym odbywały się właśnie wszystkie tam przyjęcia w domu Klary. Podczas w ogóle jednej z pierwszych takich bitew, które mają miejsce między królem myszy a zabawkami pod dowództwem dziadka do orzechów, żołnierzyki Freda dezerterują, dlatego że obawiają się o czystość swoich mundurów, ale tutaj wkracza do akcji Klara, która pacyfikuje króla myszy za pomocą pantofla, no i ci muszą uciekać po prostu stamtąd, żeby się nic tam więcej nie wydarzyło. Klara właśnie podczas obserwowania tej szalonej bitwy między królem myszy oraz dziadkiem do orzechów i całą armią zabawek rozbija łokciem okno w pokoju, no i kaleczy sobie całą rękę. No i potem przez to musi spędzić właśnie kilka dni w swoim pokoju w łóżeczku, żeby trochę odpocząć od całej tej awantury. I w tym czasie ojciec chrzestny, czyli właśnie ten sędzia Drosselmeier, opowiada jej historię księżniczki Pirlipaty. I to jest coś, co ja muszę wam przytoczyć w całości. To jest coś, czego ja naprawdę długo nie mogłam sama rozkminić, ale okej. W każdym razie, żyła sobie taka księżniczka Pirlipata, nie wiem naprawdę, jak można było wymyślić takie imiona. W każdym razie, ona była uważana za jedną z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszą księżniczkę na całym świecie. Jednak w pewnym momencie została ona przeklęta przez mysi babę, królowe myszy wszystkich, królową myszy. No i to spowodowało, że ona dostała takiej gigantycznej głowy i była w ogóle tak nieproporcjonalnie zbudowana. Trochę wyglądała właśnie jak taki dziadek do orzechów. Astrolog królewski po zbadaniu tam całej tej sytuacji orzekł, że jedynym lekarstwem dla Pirlipaty, żeby wróciła do swojego prawdziwego jakby stanu, jest to, żeby zjadła orzech, który się nazywa krakatuk. Orzech krakatuka, nie wiem co to jest, nie wiem czy to nie zostało wymyślone, nie sprawdzałam tego, nie będę was oszukiwać. W każdym razie orzech ten musi zostać rozłupany przez młodzieńca, który jeszcze się nie golił i nie nosił butów, a do tego będzie on musiał zrobić 7 kroków w tył w taki sposób, żeby się przy tym nie wywalić. Wiem, dziwne to jest, ale no takie zostały tutaj zarządzenia wprowadzone i przez 15 lat, słuchajcie, nie udało się znaleźć nikogo, kto byłby w stanie tego dokonać. No i tak jak mówię, przez 15 lat nie udało się tak naprawdę ogarnąć całej tej sytuacji, aż w końcu znaleziono chłopka roztropka, syna lekarza, który podjął się tego zadania i co więcej, udało mu się, on odmienił Pirlipatę, przywrócił jej piękną postać, ale sam cofając się tam, robiąc ten ostatni krok w tył, no przewrócił się i sam zmienił się w takiego potworka z gigantyczną, nieproporcjonalną głową i wielkimi ustami. No i wtedy Pirlipata stwierdziła, że ona nie wyjdzie za takiego potworka, że ona nie chce takiego męża mieć, no wstrętna baba, chłopco jej życie ratuje, a ona co? W ogóle nie do pomyślenia to jest. No i wtedy naszej Klarze robi się bardzo przykro. Ona stwierdza, że w takim razie na pewno dziadek to orzechów, którego ona ma, to jest ten skrzywdzony syn lekarza, który został zamieniony w tego potworka, chcąc ratować tutaj życie Pirlipaty i ona nie rozumie, jak Pirlipata mogła być taka niewdzięczna. I ja się z dziewczyną zgadzam. W międzyczasie, oczywiście jeszcze nie jest takie proste, mysi baba, czy ta królowa myszy, próbuje zmienić z powrotem Pirlipatę w tego potwora, jednak nie udaje jej się to i zostaje zdeptana i jej syn zostaje królem myszy i poprzysięga wszystkim zemstę. To też jest dość tutaj istotny element w tej historii.
Później pewnej nocy Klara budzi się i słuchajcie, po raz kolejny jest takim świadkiem kolejnego ataku króla myszy na dziadka do orzechów, który próbuje tego dziadka do orzechów pogryźć. No i zaczyna szantażować Klarę. Tak, dokładnie, król myszy zaczyna szantażować Klarę, mówi jej, że musi oddać mu słodycze, żeby ten nie zagryzł właśnie dziadka do orzechów, a potem przez kolejne noce właśnie szantażuje ją tym, żeby oddawała mu cukrowe figurki, książki, sukienki, w przeciwnym razie dziadek do orzechów zostanie zeżarty. Bardzo niefajnie, proszę pana, bardzo to jest niekrólewskie. Uważam, że to hamuwa straszna. Nasza Klara zaczyna zwierzać się z całej tej sytuacji swoim zabawkom, głównie właśnie dziadkowi do orzechów, któremu w pewnym momencie wyciera z szyjki coś na kształt plamy krwi, ciężko powiedzieć. I wtedy też zabawka ożywa i Klara opowiada mu jeszcze raz to wszystko, co się wydarzyło i nasz dziadek do orzechów mówi, że wystarczy, że ona poda mu broń i on się rozprawi z tym Ancymonem, królem myszy. Klara Książkowa nie była świadkiem pokonania króla myszy przez dziadka do orzechów. Ten przynosi jej odcięte 7 głów króla myszy jako dowód, że mysz została pokonana. I ja chcę tylko powiedzieć, że to jest bardzo chory pomysł, żeby dawać takie prezenty dzieciom 7-letnim, ale co ja tam wiem, jak kot przyniesie czasami właścicielowi zdechłą mysz, to podobno to jest dobrze, no ale nie wiem, ja się na tym nie znam. W każdym razie dziadek do orzechów postanawia zabrać ze sobą Klarę do krainy, w której rządzi i przechodzą do niej przez magiczną szafę, zupełnie jak w Narni, więc that's fine. No i okazuje się, że ta kraina to jest właśnie taka superaśna, że tam to lemoniada i miód normalnie w rzekach płyną i tam w ogóle wszędzie jest wszystko z waty cukrowej i nie wiadomo co jeszcze. I sama ta kraina jest zamieszkana przez najróżniejsze figurki, lalki, no a nasz dziadek do orzechów bardzo podziwia w ogóle Klarę za jej dobroć, urodę i odwagę. Pod koniec książki Klara rozmawia ze swoim ojcem chrzestnym i mówi mu, że ona nigdy nie wzgardziłaby kimś, kto tyle by dla niej poświęcił, w przeciwieństwie do Pirlipaty z opowieści właśnie wcześniejszej jej chrzestnego. I ja się kurczę z dziewczyną, muszę tutaj zgodzić, no jak można wzgardzić chłopem, co tyle dla ciebie zrobił, no to jest w ogóle nienormalne. Animacji, jak pamiętacie, Klara dowiaduje się sama, gdzieś tam odkrywa, że dziadek do orzechów to tak naprawdę książę Eryk, z którym ona potem się spotyka pod postacią syna przyjaciela jej ciotki. No i wszystko jest super. Natomiast w książce wygląda to w ten sposób, że Klara spotyka siostrzeńca swojego ojca chrzestnego, tego sędziego Drosselmayera i okazuje się, że właśnie tym siostrzeńcem jest odczarowany dziadek do orzechów. Dobroć jednak Klary pomogła odczarować go i zdjąć ten okropny czar z niego i przywróciło mu to jego prawdziwą postać i chłopiec wtedy oświadcza się w ogóle naszej Klarze. Klara oczywiście przyjmuje oświadczenie tego chłopca, no oczywiście, no teraz z mojej perspektywy dzisiejszej jest to trochę dziwne, no ale z perspektywy tej książki to jest całkiem urocze. Klara przyjmuje oświadczenie tego chłopca i wiele lat później zostaje królową krainy pełnej najpiękniejszych i najcudowniejszych rzeczy, które widzi się wtedy, kiedy naprawdę potrafi się patrzeć. Kochani, razem ze Stefanem bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tej animacji i w ogóle o całej tej serii animacji z Barbie, bo tego było całkiem sporo, więc ja odkryłam po prostu górę kontentu na serię niedisneyowskich filmów. Dajcie też znać, czy czytaliście książkę Hoffmana i co o niej sądzicie. Ja się z Wami żegnam tymczasem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy ze Stefanem za poświęcenie nam uwagi. Pamiętajcie, że niedługo będzie premiera filmu Barbie, albo jakby to oglądać, to już była, nie jestem pewna jeszcze, jak ja to wszystko zmontuję. W każdym razie o tym filmie też sobie pogadamy. Ja dzisiaj outfitowo pasuję bardzo do tej Barbie, ten jednorożec zresztą też pasuje, znaczy Stefan. Widzimy się już niedługo, dzięki raz jeszcze za oglądanie, do zobaczenia, ciao!